Witam serdecznie. Spotkamy się dzisiaj z Polem Lechickim, taki ma pseudonim i nazwę kanału, i porozmawiamy o panu Potockim, ponieważ ostatnio coś się dzieje w tej kwestii i chcemy o nim porozmawiać i ujawnić parę rzeczy. Witam cię. Witajcie, moi drodzy. Cześć, Aleks. Fajnie cię słyszeć. Fajnie, że się odezwałeś w tej sprawie, bo dosyć dużo zapytań przychodzi o pana Potockiego. Dużo ludzi chce się dowiedzieć, co jest grane, co to za człowiek, i piszą do mnie, że ja jakieś relacje miałem z Janem Potockim. No i ty, Aleks, poruszyliśmy dzisiaj ten temat i stwierdziliśmy, że warto coś nagrać. Moi drodzy. Tak, w kwestii nagrania pewnych rzeczy na temat tego pana już się tak przymierzam od paru miesięcy, ale ciągle coś innego jest ważniejszego. Więc powiem tak, po tym jak już pożegnałem się z panem Potockim i przestałem z nim nagrywać, myślałem, że większość ludzi go zostawi i po prostu przejrzy na oczy i będzie wiedziało, kim on jest. Tak samo jak ja przejrzałem na oczy w pewnym momencie. No ale się tak nie stało, jego oglądalność jest duża. Widzę, że w ciągu 2 dni miewa po 50 tysięcy oglądaczy, słuchaczy. W związku z tym trzeba coś z tym zrobić, bo szkoda energii i szkoda czasu tych ludzi. Wolałbym i zapewne ty też wolałbyś, żeby ludzie przekierowali swoją energię, swoją uwagę na coś bardziej wartościowego. Więc zanim tobie dam głos, to zacznę może chronologicznie od takiej kwestii. Zdobyłem dokument, ktoś mi przysłał dokumenty związane z przejęciem, w cudzysłowie, władzy przez pana Potockiego, czyli z uzyskaniem kwitu podpisanego przez pana Sokolnickiego. I jednym z takich dokumentów ważnych jest mianowicie faks wysłany 15, to jest sierpnia 2009 roku o godzinie 22 z Jeleniej Góry. To, że z Jeleniej Góry, to poznać po numerze telefonu. To jest jeleniogórski numer telefonu. Wysłany przez Andrzeja Kępińskiego do Jana Zbigniewa Potockiego, który przebywał wtedy w Anglii. I napisane jest nawet na boku: przepraszam za zwłokę, ale nie miałem kasy na faks. Andrzej Kępiński. Co jeszcze jest na tym kwicie? No, na tym kwicie jest nominacja Juliusza Sokolnickiego na prezydenta, podpisana przez Augusta Zaleskiego. Czyli widzimy kwit, który w tej chwili jest łatwy do znalezienia w internecie, ponieważ ja również go tam publikowałem. To jest kwit, który jest oficjalną nominacją pana Sokolnickiego na prezydenta. Ten kwit świadczy o tym, że 15 sierpnia Jan Potocki nie miał go, ponieważ na gwałt go szukał. A po co go szukał? Ponieważ chciał mieć wzór, jak wydrukować kwit, aby Juliusz Sokolnicki go podpisał. Juliusz Sokolnicki wtedy był w szpitalu, obłożnie chory, na morfinie, na znieczuleniu, ponieważ bardzo cierpiał, umierając, tam to były ostatnie dni jego życia. On zmarł 17 sierpnia, a data na tym kwicie to jest 15 sierpnia. I również data nominacji pana Potockiego na prezydenta to jest też ta sama data, 15 sierpnia. I to zostało utrwalone przez notariusza, który był przy tym obecny. I to jest kwit, który świadczy o tym, że pan Potocki na gwałt szukał wzoru tego dokumentu. On go znalazł z innego źródła, ponieważ parę godzin wcześniej taki kwit już został podpisany. Natomiast najważniejszą rzeczą jest to, w jaki sposób cała sytuacja się odbyła. A to, w jaki sposób się odbyła, to mamy na innym kwicie, mianowicie na takim oświadczeniu pielęgniarza pana Sokolnickiego, Anglika, który oświadczenie napisał na ten temat. Bardzo był niezadowolony z całego zachowania, ponieważ trzej panowie, którzy przyszli do łóżka, do szpitala pana Sokolnickiego, byli bardzo namolni i również po jakimś czasie została wezwana policja i zostali wywaleni ze szpitala. Pani Avril Sokolnicka, czyli żona
prezydenta Sokolnickiego, tak go nazwijmy, powiedziała wtedy, że nie chce więcej widzieć tego człowieka na oczy. Miała na myśli pana Potockiego. W związku z tym jest tutaj taka sytuacja, że pan Sokolnicki, będąc w bólu, na znieczuleniu, na morfinie, nie w pełni świadomy, był, można powiedzieć, nagabywany, molestowany, no, jakkolwiek byśmy nie określili, było to nieetyczne, to, co zostało tam zrobione. Wiem, że wcześniej pan Sokolnicki nominował na prezesa, czy na szefa tego orderu świętego Stanisława, innego pana, znam jego nazwisko, na prezydenta nie wiem, czy ktoś był nominowany, prawdopodobnie też, ale tego nie wiem. Natomiast dwa dni przed śmiercią, czy półtora dnia prawdopodobnie, pan Sokolnicki podpisał ten dokument po bardzo upierdliwej, no, motywacji, przekonywaniu i tak dalej. Ja konsultowałem się z prawnikami, czy coś takiego nie podchodzi pod jakieś paragrafy, jeżeli się zmusza kogoś, kto nie jest w pełni władny, nie w pełni świadomy. No, jest paragraf 304 kodeksu karnego, który można by trochę pod to podkręcić. Prawnicy by sobie poradzili z tym, ponieważ interpretację również widziałem, znaczy nie interpretację, komentarz do tego paragrafu, który jest dostępny tylko na portalach prawniczych, dałoby się to zrobić, żeby to unieważnić albo w jakiś sposób uderzyć w niego sądowo i prawnie. Czyli pierwszą rzecz, jaką tutaj mamy, to sposób przejęcia tej, no, w cudzysłowie, władzy przez pana Potockiego był zupełnie nieetyczny. Nie chcę tutaj używać słowa jakiegoś bardziej dosadnego. Chodzi tutaj przede wszystkim o etykę. Było to zupełnie nieetyczne i rodzina pana Sokolnickiego oraz ludzie, którzy byli tam obok, byli bardzo zbulwersowani całą tą sytuację, co możemy wyczytać z tego oświadczenia pielęgniarza. Więc to był affidavit, nie? Tak, taki affidavit w języku angielskim, przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. Czyli to jest złożenie oświadczenia pod przysięgą, takiego bezwzględnego. Tak, przed notariuszem, tak. Czyli no, gdyby jakieś śledztwo ktoś chciał przeprowadzić, to zapewne świadków byłoby więcej, ponieważ to było ile? 11 lat temu, więc dosyć niedawno i świadkowie na pewno są. Również ten trzeci pan, który był z panem Potockim, który go w zasadzie namówi na całą tą sytuację, no też był świadkiem i on jeszcze żyje. Notariusz natomiast wiedział, że jest to nie do końca eleganckie, w związku z tym w treści poświadczenia, że ten kwit jest prawdziwy, znaczy napisał tylko tyle, że podpis jest autentyczny, bo on był świadkiem, jak pan Sokolnicki podpisywał, więc poświadczył prawdę, podpis jest autentyczny. Natomiast w kolejnym akapicie napisał, że on nie bierze za to odpowiedzialności, jakie są dalsze reperkusje związane z tym kwitem. I tyle. Odciął się od tego w taki, no, dziwny sposób. Pozornie. Pozornie, tak. Bo był świadkiem przestępstwa. To było wymuszenie. Tak, pewna, może nie nazywajmy tego przestępstwem, bo żeby przestępstwo to było, to musiałby być jakiś paragraf. W każdym razie pod względem moralnym było to bardzo niemoralne, przynajmniej nieetyczne. Mhm. Ponieważ człowiek, no, był umierający i w bólu. I otępiony morfiną. Tak. I teraz może, ponieważ ja już trochę powiedziałem, teraz proszę twoje pierwsze wrażenia czy spotkanie, może ty opowiedz. No, ja poznałem Janka, bo jesteśmy na ty. W zasadzie ty zaproponowałeś spotkanie. Tak. Nie pamiętam, kiedy to było, ale pojechałem na lotnisko, odebrałem. Był jeszcze Marek Polakowski. Jego prawnik, no, bardzo sympatyczni panowie, fajnie sobie porozmawialiśmy. Pierwsze moje wrażenie to było takie, osobiście wszystko fajnie. Ja bardzo lubię ludzi generalnie. Ludzie są fajni, fajnie poznać ciekawych ludzi, oryginalnych. Można się wiele nauczyć, ale dla mnie trochę było dziwne, kiedy mamy sytuację z hrabią. Bardzo bogatym.
prezydentem, tak, bogatym człowiekiem, który potrzebował, szukał pomocy, żeby go przenocować. Najpierw jedną osobę, a później okazuje się, że dwie osoby przenocować. No ale przecież hotele, wszystko, Londyn ma pełną paletę. No jeżeli jest człowiek, który jest hrabią, jedzie z prawnikiem, to no, potrzebuje chyba jakichś określonych warunków. Jeszcze bogaty do tego. A to okazało się, że gdzieś tam po kątem na sofie ja nie miałem takiej możliwości, chyba odwagi tak naprawdę, bo zawsze się zakłada, że jeżeli jedzie jakiś dystyngowany człowiek, to warto zaoferować jakieś takie warunki lepsze niż sofę w salonie. Była pewna osoba, która chętnie zaproponowała, że ona przenocuje, co się wydarzyło wielokrotnie, ale powiem ci szczerze, Aleks, że to było bardzo dziwne dla mnie, bo ja nawet jadąc do miasta jakiegoś, gdzie mam rodzinę, ja bym najpierw wynajął hotel, a potem bym się spotkał z rodziną. Ewentualnie jakby mi zaproponowali nocleg u nich, to może bym skorzystał, choć jeżeli byłaby taka potrzeba. Wiesz, mieć jakąś przestrzeń osobistą. No tutaj tej przestrzeni nie ma. Tematy poruszane były w pewnym sensie górnolotne, ale pozornie, ponieważ świadczyły o jakimś ograniczeniu rozeznania pewnych aspektów, ale zauważyłem, że nasz sympatyczny bohater, no bo trzeba powiedzieć, że jest sympatycznym człowiekiem, bardzo, bardzo jest adaptacyjny, czyli to fajnie wyszło na spotkaniu z grupą Ariów w Londynie, gdzie kiedy Janek opowiadał o... Janek? No nie chcę mówić pan, bo to byłoby nie fair. Bo jak do mnie napisze, że już nie jesteśmy na ty, na razie tego nie było. I zaczął przedstawiać jakieś... Pierwsze w ogóle zdziwienie wielkie było takie, kiedy mieliśmy taką rozmowę w cztery oczy nagrywaną, której nie opublikowałem, dlatego że starając się wyjść do przodu, zaczął reklamować projekt Kopuł. Ale reklamował to w taki sposób, nic o tym nie wiedząc, nic. Ale przedstawiał walory, które były absurdalne, tak, w pewnym sensie. Argumenty po prostu taki freestyle, taka szybka adaptacja, wiesz, dawaj. Co odgrywamy? Szekspira i jadę z koksem. No ale wychodzi, tak, sierotka Marysia. I stwierdziłem, że to się nie nadaje. Ale wiesz, no czasami jesteś tak podekscytowany, masz taki entuzjazm, że bardzo, bardzo chcesz coś wnieść. No, ja to rozumiem. I tegoż dnia było spotkanie grupy i była opowieść o Polsce, była opowieść o chrześcijaństwie, Jezus i takie inne rzeczy. To jest chyba nagrane. To jest nagrane. Znaczy kanały mi skasowali na YouTube, na czym nie ubolewam absolutnie. Kopie są nagrań. Kiedy się wrzucę na BitChute? Korzystasz z BitChute? Tak. Warto. Fajni ludzie tam są, w ogóle jestem w szoku. No ale wracając do tematu i ja mówię, poczekaj. Moi drodzy, niech ktoś podniesie rękę, kto się identyfikuje w ogóle z tym nurtem. To było 35-38 osób. I była tylko jedna osoba. Ja mówię, wiesz, my jesteśmy Słowianami. Chrześcijaństwo, Kościół to jest nasz okupant. To jest generalna gubernia. To jest po prostu, wiesz, to jest przykryte różnymi rzeczami, bo oni bardzo fajnie się chowają. I nagle, poch! I od razu stał się prosłowiański, bo my jesteśmy Słowianami, bo to. I to było takie, hej, no fajnie, ale jeżeli masz jakiś pion, jakiś swój pień, to nawet to jest twój system wierzeń, to jest ten. I nagle zmieniasz go, jak kameleon. I to było ciekawe. No i w trakcie, kiedy się poznawaliśmy, oczywiście były rozmowy i bardzo dużo ciekawych anomalii. Bardzo takich rzeczy, które wyraźnie wskazywały, nie, trzymaj się z daleka. Zresztą nawet na tych spotkaniach, jak mieliśmy swoje spotkania grup, to znajomi pytali, to co, to jest prezydent drugiej RP? Mówiłem, nie, to nie jest prezydent drugiej RP, ale niech idzie, bo on toruje, on jest rozpędzony i coś go pcha.
nie wiem, czy entuzjazm do Słowian, czy do Polski. Później się okazało, że to był bardzo czosnkowy popychacz w postaci dwóch, trzech osób, bardzo dziwnych. Aczkolwiek, nawet szczerze mówiąc, trochę mi jest przykro, że... Znaczy czosnkowy, to masz na myśli pejsaty. Pejsaty, tak? Koszery. Koszery, okay. Nie? Którzy... A to też bardzo ciekawa historia jest, ale jeszcze wróćmy do takich dziwolągów. Na przykład jeden z dziwolągów był taki: Marcin, musimy się spotkać, porozmawiać w Londynie. Zrobimy nagranie przed parlamentem. No dobrze, no to przyjeżdżam, czekam na takim centralnym miejscu, gdzie są czasami demonstracje. I z metra wychodzi ekipa z naszym bohaterem. I zaczynamy rozmawiać o tym. I w trakcie tej rozmowy wychodzi tak jakby on wyszedł z parlamentu brytyjskiego. Ale parlament brytyjski był tam, a metro było tu. A poza tym nawet jako turysta możesz wejść. To chyba kosztuje chyba z 15 funtów, żeby wejść i pozwiedzać, prawda? Ale była narracja o kontaktach, że to, że oni tak, że srak. Myślę sobie, okej, dlaczego nie? Jeżeli... Ta cała historia, ona w jakiś sposób nabrzmie i poruszy o historii II Rzeczypospolitej, o przekrętach, o wymazaniu nas tak naprawdę jako suwerenów II Rzeczypospolitej. I w jednym momencie chciało się powiedzieć basta, ale w drugiej myślę sobie, zobaczmy, co z tego wyjdzie dalej. Zresztą ja nawet do ciebie wtedy chyba napisałem, że ojej, jaki to jest szemrany człowiek. Bardzo szemrany. I opieprzyłeś mnie. Opieprzyłem cię, dlatego że miałem swój pewien plan z nim związany, że nie ujawniajmy takich rzeczy, no bo może coś z tego wyjdzie i ty to rozumiałeś wtedy. Tak. Oczywiście, bo to jest tak, że zobacz, dużo ludzi zauważyło problem, bo my nie jesteśmy ludźmi, którzy sobie coś uzurpują. My jesteśmy ludźmi, którzy się dowiedzieli, prawda? Natomiast on był człowiekiem, który uzurpuje. Zresztą kontynuuje to całą chucpę tak naprawdę, nie oszukujmy się. To już była bardzo dziwna akcja, ale jeszcze dziwniejsza akcja, ponieważ ja już byłem wyraźnie sceptyczny, wyraźnie się dystansowałem od tej całej narracji, nie od człowieka, bo to trzeba sobie naprawdę nagrabić, żebym się dystansował od człowieka. I znowu dostałem takie zaproszenie, musimy spotkać się, omówić bardzo, bardzo ważną rzecz. Mówię, no dobrze, no gdzie się spotkamy? No, restauracja w Posku. Okej. I przyjdź sam. No ja przyjechałem z kolegą, kolega sobie usiadł niedaleko. On przyjechał znowu w pewnym sensie ze znajomymi i z prawnikiem. I mówi do mnie w ten sposób. Aha, i mówi, musimy porozmawiać cztery oczy. No ale jest prawnik, to jest sześć oczu. Słuchaj, albo w cztery, albo w sześć. Dobrze, masz rację, najpierw porozmawiajmy, to ja ci przedstawię pewną sytuację. Ja mówię, no dobrze, co, słucham. I mówi, ja ciebie sprawdziłem. Masz dobre referencje. Mówię, okej, no to fajnie. Mam dla ciebie propozycję. Wiesz, że moje życie jest w zagrożeniu. No w pewnym sensie domyślam się, że jest taka szansa, prawda? Jestem gotowy przepisać na ciebie jakby notarialnie przejście tytułu prezydenta na wypadek, kiedy zginę. I mówię, no bardzo mi miło, że tak mnie postrzegasz, ale ja nie jestem zainteresowany. Jak to nie jesteś zainteresowany? To jest służba dla narodu. Mówię, to co robimy, to jest podniesienie narodu jako społeczność Ariowie, powrót do naszych prawdziwych korzeni, do nas samych, ale w naszym jakby odrodzeniu. My nie mamy potrzeby mieć prezydenta. To już jest relikt. Tak jak król, prezydent, ta władza piramidalna, to jest absurd, to jest prymitywne. Nie ma takiej szansy. Ja nie mogę nawet podejść do tego na poważnie, bo to jest niepoważne, bo nie możesz przyjechać z notariuszem na takie spotkanie, bo takie rzeczy się robi w kancelariach. To jest pierwsze, że dwa, nie, nie. Ja nie jestem gościem, który będzie chodził i odgrywał coś, prawda?
Ja nie jestem poprawny politycznie. Ja nie będę poprawny. Jestem naturalny, jestem prawdziwym człowiekiem, a nie ikoną czegoś. I nie wierzę w to. Ja w to nie wierzę. Z całym szacunkiem masz swoją jakąś historię, ale ja tego nie przyjmuję. Ja nie mogę się na to zgodzić. No, przemyśl sprawę i możemy to załatwić. Nie. Koniec. I myślę sobie, co to jest za absurd w ogóle. I mało tego, ludzie, których on się pytał na mój temat, byli najmniej wiarygodni w tym wszystkim. Rozumiesz? To jest tak, jakbym ciebie pytał o mojego sąsiada. Co o nim sądzisz? Bo go widziałeś z daleka, miałeś dwa zdania, prawda? I pic na wodę, ale zrozumiałem to. Jest sobie prezydent. Tak jak jest sobie generał. I często to powtarzam. Generał islandzkiej armii. Piękny mundur. Wspaniałe wstęgi, ordery. Wszystko świetnie. Tylko nie ma armii. Wiesz co, ja mam, jak byłem na kursie w Stanach Zjednoczonych, to znajomy mi załatwił nominację na takim świetnym papirusowym papierze, nominację na admirała floty rzeki Rio Grande. Proszę bardzo. Więc jestem admirałem. Wprawdzie rzeka ma kilka metrów szerokości akurat w tym miejscu, gdzie to miasto było. Floty nie ma żadnej, no ale admirałem jakoś tam jestem. No dokładnie to samo. Mi to przypomniało nawet taką powieść Kosińskiego, nie pamiętam tytułu, ale tam był człowiek, który zamówił sobie u krawca, który szył dla najlepszych notabli militarnych, żeby użył uniwersalny mundur i on przemieszczał się przez jakieś państwa w tym mundurze i mu wszyscy salutowali, bo wyglądał jak co najmniej jakiś admirał. A to był po prostu jakiś śmieszny koleś. I zresztą ja wiem, że w pewnym sensie to jest krzywdzące albo i nie, ale ja uprzedzałem na przykład Ariów albo jakichś ludzi, którzy pytali, że historia, jaką przedstawia nasz bohater, ona jest prawie 100% jak historia, którą odegrał Franceschi w filmie Konsul. Zresztą historia na faktach. Tak, tak. Prawda? Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej na polecenie Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu prowadzi śledztwo w sprawie przestępczej działalności Czesława Wiśniaka, znanego także pod fałszywymi nazwiskami Witold Środecki oraz Jacek Ben Silberstein. Czesław Wiśniak jest wielokrotnie karanym przestępcą. W okresie od maja do października bieżącego roku, działając na terenie całego kraju, wyłudził od osób prywatnych i instytucji duże kwoty pieniędzy, a także dokonał innych poważnych przestępstw. Osoby poszkodowane oraz osoby mogące udzielić informacji o przestępczej działalności Czesława Wiśniaka. A ty co się tak gapisz? Kontaktowanie się z Komendą Wojewódzką. No na co czekasz? Leć do niego! W Wrocławiu lub żebyś wiedział, że tak zrobię. Milicji Obywatelskiej. A teraz już zapraszamy na film. I nawet na koniec jakiegoś filmu, o którym to wspomniałem, zamieściłem fragment archiwalne rozmowy z gościem, który robił takie wały wielkie, gdzie oszukał państwo komunistyczne, podając się za konsula Austrii, gdzie dostał wielki apartament, miał szofera, miał to, tamto i tak dalej. Długo poleciał z tym wszystkim, ale niestety ten człowiek został zabity w więzieniu. Ciekawe dlaczego. I z całym szacunkiem, życząc jak najlepiej, to jest wałek. Mało tego, kwity przedstawiane, one są naciągane jak szelki. Treści rozmów i ta elastyczność, ona świadczy o tym, ona świadczy też o w pewnym sensie desperacji. I moje pierwsze też takie wrażenie, kiedy już zacząłem widzieć, że to jest coś nie w porządku, to było takie, że jest desperacja finansowa. Jest desperacja finansowa. No jeżeli nie możesz zapłacić za hotel, nawet kurczę, no prawdę mówiąc, to jakieś hostele nie są drogie, no ale dobra, no nie pójdziesz do hostelu, gdzie będziesz mieć jakiś tam jeszcze studentów czy turystów z Indii,
No, ale też mamy ekscentryków, prawda? Jest ekscentryk, bogaty, proszę bardzo, ale lubi u swoich, po swojsku. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Tak, tak, proszę bardzo. Ja to też rozumiem. Tak, ale kolejna rzecz. I dziwne historie, i wielkie cyfry, wybaczcie za to, ale z dupy wzięte. No bo tak. Musisz podać jakieś podstawy, prawda? I jeszcze historia, sąd arbitrażowy. Co to jest sąd arbitrażowy? Gdzieś w Klewkach czy w jakimś Ciechocinku goście w saunie obradowali, zrobili sobie sąd. No Boże, ludzie! Szkoda. Znaczy, czekaj, jeśli chodzi o ten sąd arbitrażowy, no to można było w jakiś sposób to podciągnąć pod warunkiem, że takie sądy byłyby uznawane, bo one są w Europie uznawane, tylko że w Polsce no, nie za bardzo. To nie tylko to, Aleks, bo jeżeli my mamy spór między sobą i ja ci zaproponuję arbitraż, to ty musisz to zaakceptować, prawda? Jak nie zaakceptujesz, tak, idziemy do sądu. Wtedy o tym nie wiedziałem. No. Od kiedy strona niemiecka zgodziła się na arbitraż? Strona niemiecka, została ten papierek, tyle. Nie ma możliwości stworzyć sądu arbitrażowego, jeżeli strony się na to nie zgodziły, bo sądem arbitrażowym to może być pani Genia. Umówimy się, że jej werdykt jest wiążący i tak jest. Okej, okay. Teraz kwestia tych dużych liczb. W pewnym nagraniu, przed pewnym nagraniem pan Potocki przyniósł fakturę na 25 milionów funtów, że on za tych prawników zapłacił. Popatrzyłem na fakturę i on mówi, lepiej tego nie pokazywać do kamery. No ja mówię, no czemu nie? No przecież niech ludzie wiedzą, że pan tu taki hojny i tak dalej. No i on to pokazał. No i dobrze, bo tak namówiłem, bo dzięki temu to zostało zweryfikowane i później dalsze sznurki zostały pociągnięte. Ludzie w Londynie zaczęli węszyć. Okazało się, że ta kancelaria prawna w ogóle takimi kwotami nie obraca. Zresztą kancelaria prawna to górnolotne trochę pojęcie. I czek z książeczki czekowej, czek wyrwany numer jeden, nie? Czyli pierwszy czek. I w dalszych jakby rozwinięciach, październik, pamiętam, to był wtedy, gdy były wybory na prezydenta Warszawy, przyjechali trzej panowie z Londynu, przylecieli. Był Andrew Pazik plus taki Hindus, nie wiem, czy on dokładnie Hindus, czy nie, czy z Indii, czy z Pakistanu. No w każdym razie taki troszeczkę ciemnoskóry. I ja tego Andrzeja wziąłem na bok i pytam się, no żeby mi potwierdził, czy kancelaria naprawdę dostała te 25 milionów funtów. On zaczął coś tam mówić, no nie wiem w sumie, bo o takich rzeczach się nie mówi, o tym się nie mówi, bo kancelaria, tak, bo jest kancelaria i to dział księgowy się tym zajmuje. No to myślę sobie, kurde, trochę pokręcił, no to się zapytam tego Hindusa. Podszedłem za chwilę do Hindusa i on, widzę, oczami zaczął kręcić na lewo, na prawo, patrz się na tamtego z daleka, no ale nie umówili się wcześniej co do wersji, no i wybrnął w podobny sposób, także mu się udało. No więc już widziałem, że coś jest nie tak, że nie było w ogóle takiej kwoty. No później jeszcze ludzie z Londynu potwierdzili mi, że sprawdzili w urzędzie przez Urząd Skarbowy, no i Urząd Skarbowy w ogóle nie zanotował z tej firmy żadnej takiej kwoty. Także ta faktura to była no, papierkiem. I co tutaj, jeśli chodzi o dwóch panów Pazików, więc krąży po internecie taki kwit dotyczący pana Arona Pazika, który ponoć jest z pochodzenia Polakiem, ale przekrztą i rodzina go nie lubi przez to, że się przekrzcił dla pieniędzy na żydostwo. Taka wersja. Jest takie określenie donma. No nie znam tego określenia. No i mocno ludzie pojechali po panu Potockim, że tam jakiś Chabad Lubawicz czy coś innego. No dla mnie to wszystko takie chore trochę były te trochę interpretacje. I chory w ogóle cały ten kwit był, bo stworzenie jakiegoś tam banku dziwnego czy coś. W ogóle to jest porażka jakaś. No. To jest porażka. No. Ale teraz przejdźmy do twoich podejrzeń odnośnie panów Pazików. Co byś o nich mógł powiedzieć tak publicznie?
Jeden z moich zaprzyjaźnionych internautów napisał do mnie długiego, siarczystego e-maila, w którym zapytał się, co ja mam wspólnego z panem Potockim i z dwoma gościami z Mossadu, którzy wcześniej pracowali dla komunistycznej bezpieki i przeszli do Mossadu. Bo przeskakiwali jedni do BND, drudzy do KGB, inni do Mossadu, inni do MI5. A ci przeszli do Mossadu. I powiem ci szczerze, że nie bardzo skojarzyłem, bo wiesz, generalnie nikt się tobie nie przedstawia, że jest z Mossadu, prawda? Zazwyczaj nie. Ale wypunktowała ta osoba parę elementów, które bardzo pasowały. Okej? Oczywiście ja nie wiem, nikt mi się nie przedstawił w ten sposób, ale to znowu przypasowało, ponieważ była taka bardzo gruba akcja odnośnie pałacyku w Wielkiej Brytanii. W Londynie. Tak, pod Londynem. Była bardzo ciekawa akcja. I tam się rozgrywały ciekawe rzeczy. Tam było dosyć dużo fałszerstwa. I właśnie ten człowiek, który wysłał e-mail, ja ci go prześlę, wiesz, ja go poszukam sobie. Ekipa, która zajmuje się fałszerstwami dokumentów i wyłudzenia mienia. Ale oni działają nie tylko w Polsce, oni działają w ogóle międzynarodowo. Szczególnie tam, gdzie kwestie związane z hazardstwem są bardzo drażliwe. Tego się nie rusza, prawda? Lepiej odpuścić niż dyskutować, bo się okaże, że jesteś bardzo niegrzeczny, prawda? I ten człowiek, on napisał do mnie z zarzutem, bo to jest też taki mój znajomy, że z kim ja obcuję. Ja powiedziałem, słuchaj, dzięki za informację i tyle. I to się połączyło. To się w jakiś sposób wypełniło. I nawet poczułem wtedy taką sympatię żalu, że ten człowiek jest w szponach wywiadu izraelskiego. Bo... Ale myślisz, że nieświadomie, czy świadomie? Świadomie. Teraz świadomie. Tak. Nie, ja myślę, że cały czas. Prowadzenie. Oczywiście, że, no ale no, nie oszukujmy się. Co robią ludzie, jeżeli jesteś sobie człowiekiem, jesteś jakimś Polakiem, który przeszedł na wiarę? Nie sądzę, bo to nie. Ale czekaj, o kim teraz mówisz? O jednym. Aha, dobra, nie, bo ja myślałem o panu Potockim. Nie. Pan Potocki świadomie czy nieświadomie? No ja myślę, że świadomie, ale to świadomie niedobrowolnie. Ja myślę, że niedobrowolnie. No ale dobrowolność jest na zasadzie jakiegoś haka na niego czy pieniędzy? Ja myślę, że dobrowolność związana jest hak, ale ci się to opłaci. Jasne. No, i to jest też tak bardzo teraz rozsądne. Myślę. To jest bardzo rozsądne. I mało tego, te historie, które są, wiesz, jak poobserwujesz sobie, bo dlaczego mnie zainteresowało w ogóle żydostwo? Ja nie miałem żadnego bladego pojęcia o tym. Poza tym, że mój dziadek zawsze tam mówił, że jak on o nich mówił, kosmaci. On miał bardzo złe doświadczenia. Ale wiesz, myślisz, starszy człowiek, on był, że tak powiem, w sytuacjach bardzo nieprzyjemnych w czasie II wojny światowej. I on bardzo był zrażony do tych ludzi, bardzo. Ale myślę, że to jest jego po prostu ciężkie doświadczenie, wojna, trauma i tak dalej. Natomiast ja w Londynie, rozmawiając po polsku przez telefon, zostałem zaatakowany przez Żyda, który takim chamskim, brudnym polskim zaczął mi wygrażać w parku, gdzie ja sobie rozmawiałem z moją żoną przez telefon sympatycznie. To wy nas zabijaliście i tam paliście w piecach. Jakiś głup... Nagle po prostu wyrósł przede mną z taką nienawiścią w oczach. Taki ortodoks. Taki ortodoks, tak, ale taki, ja bym powiedział, że to już jest z tej ekipy, ja się dokształciłem oczywiście, więc ja bym powiedział, że to bardziej nie hasyd, chociaż ta dzielnica jest hasycka w Londynie, ale tutaj już byśmy mieli tych udomowionych jakby, nie? Ponieważ on był w garniturze, nie miał haolaty, był ogolony, ale miał myckę. I ja sobie tam poprzepyskowałem z nim i wzywał policję oczywiście, no bo jak, no odpowiedz mu jeszcze, nie?
Ja wtedy sobie stwierdziłem, co to za absurd. I zacząłem sobie studiować całą żydowskość jakby. No i wiele rzeczy wyskoczyło i zrozumiałem. I teraz wracając, ta cała chucpa, czyli bezczelne kłamanie w oczy. Bezczelne tak. Kłamanie, manipulowanie i oczekiwanie bezkarności, bo ja mam prawo to robić, bo masz przecież zapisane w Talmudzie. Może to powycinasz, żeby ci nie zamknęli tego filmu, co? Wrzuć na bicz cały. Więc oni mają to, że Żyd nie musi mówić prawdy w sądzie, właściwie nie powinien mówić w sądzie gojów, prawda? Jeżeli jest w takiej sytuacji, ma kłamać otwarcie, dowolnie, przysięgać nawet, a jak chce czynić źle, to żeby tego nie robił w miejscu, gdzie mieszka, tylko gdzieś sobie poszedł. Ta cała mentalność tego stada dziwolągów, którzy nie są Żydami, bo to są Chazarzy, nie są wyznawcami Mojżesza, bo to są talmudyści, komuniści i zionist, już mi się mylą języki, syjoniści. I generalnie to są ludzie bez jakiejś etyki. Notabene ja mam tutaj zaprzyjaźnionego Żyda, który, z którym otwarcie rozmawiam. Mówię, no ja jako Polak nie mam zbytnio sympatii do twojego jakby plemienia. I on, wiesz, taki był zdziwiony, ja mu poprzynosiłem trochę książek. Zwłaszcza bardzo go zainteresowało, nie tylko, oczywiście ja nie mogę przynieść książki napisane przez gojów na pierwszą randkę, więc Shlomo Sand oczywiście i tak dalej. To było już ciekawe, ale ten jest taka fajna książka opracowanie Transfer Agreement. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Chyba tak, ale nie kojarzę w tej chwili. Havara Agreement, o, Havara może kojarzysz. A, gdzie nie, syjoniści nie. Podpisali kontrakt z nazistami i to wszystko, co się działo, to jest ustalone między bandziorami syjonistycznymi i bandziorami nazistowskimi. Słuchaj, ja przez ten czas, odrabiając lekcje, dowiedziałem się, że pierwsze miesiące, kiedy Niemcy zaczęli mordować Polaków, to Żydzi byli nietykani i oni mieli te gwiazdy jako nietykalność. I Polacy przerażeni tymi łapankami rozwalani na ulicach zaczęli nosić gwiazdy, żeby ocalić życie. I Żydzi pisali skargi, że oni się pod nas, rasę panów, podszywają. Bo kto wystawiał, kto jest naczelnikiem policji, kto jest oficerem, kto jest lekarzem i tak dalej. Kto to wystawiał? Znaczy o tym układzie słyszałem, tylko nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Havara Agreement. Jest świetna książka naukowa. Fajny koleś napisał, Anglik. Wszystko oparte o dokumenty. Warto to poruszać na arenie międzynarodowej. Ja się dużo nauczyłem. I nauczyłem się, co to za typ... Wiesz co? I powiem ci szczerze, że mam troszeczkę wątpliwości, jeżeli chodzi o... No tego nie powiem akurat. Ale chyba wiecie, o co chodzi. Nie sądzę, żeby ci ludzie byli... Ludzie. No, dobra. Jasne. Nie mówię, dobra. Że coś gorszego. Mówię, że to jakaś dziwna hybryda jest. No też to... Nawet pajączki, zwierzątka, wszystko fajnie. To już wszystko bardzo, bardzo śmierdziało. I śmierdzi. Jest coraz gorzej. Jest to eskalowane. Jest to próba wyłudzenia, ale nienależnego. Konto bankowe, za przeproszeniem, z dupy wzięte, papiery naciągane jak guma w majtkach i jest odgrywana jakaś akcja. I ja wierzę w to, że te dialogi, załóżmy, z okupantem, z trzecią RP, gdzie tak naprawdę to są dialogi z właścicielami teraz ze Stanów Zjednoczonych, prawda? Że idźcie nam na rękę, my zgarniemy jakąś tam kasę z jakichś odszkodowań. One są nienależne tym ludziom, one są należne społeczeństwu Polaków, którzy jeszcze wiedzą, że są Polakami, a nie, dobra. Że są... Wracajmy do tematu. Wracajmy do tematu. Paziki. To przeszliśmy przez Andrę, tak? Czyli przez tego autora tego kwitu nieszczęsnego. Teraz przejdźmy do... Nie, to był Aaron.
teraz wracajmy do pana prawnika. Co na jego temat jeszcze możesz powiedzieć? Ja muszę się przyznać, że ja nie przykuwałem uwagi do imion, do nazwisk, bo ja generalnie nie byłem zainteresowany tą sytuacją. Ona była odgrywana. Znaczy, Aaron to był Krzysztof. Aaron to był Krzysztof. Tak, a drugi ale to był Andrzej. Imion nie pamiętam. Wiem, że było dwóch, powiedziałeś trzech braci. Gdzieś tam się szwendali po Polsce. Różne wałki, hachmenty. Prezes wielu fundacji, spółek, firm i tak dalej. Albo jakiś prawnik, albo jakiś sekretarz. I to jest są bardzo elastyczni ludzie. Ale nie mogę wskazać, jeżeli mówisz imię, nazwisko. Ja gdzieś nawet mam wizytówkę jakiegoś tam pazika. No to na pewno masz Andrzeja. Raczej tak. Andrew pewnie. Andrew. Tak, tak, tak. Ale wiesz co, no właśnie, jeżeli jesteś urodzonym Polakiem i podajesz się za jakiegoś tam Hazara, to jak to jest, że nagle jak Violetta Villas zaczynasz mówić akcentem żydowskim? Czyli nie jesteś z rodziny, z rodu, ale już masz ten charakterystyczny akcent. Nie? Nie wiem, Violetta Villas po 3 miesiącach chyba polskiego zapomniała. No ten koleś, kurczę, zaadaptował akcent jidyszowo-polski, nie wiem, jakiś. Nie? To było też dla mnie zaskakujące, szczególnie po e-mailu, który otrzymałem. Dobra, przeskoczmy teraz do kwestii aktualnej. Wczoraj pan Potocki do mnie zadzwonił, przysłał mi MMS-em skany, znaczy fotografie kwitów. Wyrok dostał lustracyjny, ponieważ on kandyduje na prezydenta Polski. Wyrok lustracyjny, gdzie jest czysty. Tak wyrok wskazuje. To jest wyrok, sąd tak ocenił. I teraz jasna sprawa, że jest czysty według tego, co sąd ocenił. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że w grudniu 2018 roku w IPN-ie pojawił się taka drobna zmianka, że to był skan, czy tam kserokopia tabelki, w której było napisane, że on był tajnym współpracownikiem WSW, gdy był w wojsku w Pleszewie, rok, o ile pamiętam, 81 czy 2, coś takiego. I to była wzmianka tylko. Oczywiście pan Potocki zaprzeczał wszystkiemu, że to jest jakaś podróba wrzucona tam. Przy tej zmiance jeszcze jest informacja, że papiery zostały zniszczone w Kaliszu na komendzie policji. Teczka została zniszczona, więc nie ma żadnych informacji, tylko ta śladowa informacja. Znaleźliśmy to z Leszkiem Bublem, ponieważ on jest takim szperaczem w IPN-ie. On mnie tam wprowadził i teraz no, dzięki niemu potrafię tam no, pewne rzeczy zdobywać. No, pan Potocki wszystkiemu zaprzeczał. Ta lustracja sądowa się odbyła w zasadzie poza nim i go uniewinnili. Według tych kryteriów opracowanych czy podanych przez, nie wiem, prokuraturę IPN czy coś, oceniającą kto był tajnym współpracownikiem, a kto nie. Według tych kryteriów. Co nie znaczy, że on tym tajnym współpracownikiem nie był, ponieważ w IPN-ie został ślad po tym. Po prostu dokumenty zostały zniszczone. Czyli brak dowodów, nie ma ciała, nie ma przestępstwa. Tak. No wiesz, mi to przypomina historię na przykład z Roundupem. Ludzie umierają, rak, a ślady znajdziesz, wiesz, prawne, nieudowodnione. Prawda? No, coś w tym stylu. No ale wiesz co, ten tajny współpracownik to mnie tak naprawdę nie interesuje. To jest tam jakaś przeszłość, powiedzmy człowiek mógł mieć jakieś tam błędy życiowe, był w wojsku, młody i tak dalej. No zaszczuty, pierdoła to była, także mnie to w zasadzie nie interesuje. No on się teraz tym troszeczkę hełpi, a mało tego. Przysłał mi w SMS-ie 3 strony tylko. Strona pierwsza tego wyroku plus pierwsza strona uzasadnienia i ostatnia strona uzasadnienia. Nie wsadził drugiej strony uzasadnienia, gdzie była kwestia właśnie tego tajnego współpracownika, ponieważ w uzasadnieniu na pierwszej i na trzeciej stronie nic nie było o tym zmianki, tylko była na drugim, więc celowo tego nie przysłał mi. Mało tego, przedwczoraj również zrobił nagranie, gdzie pokazał tylko stronę tytułową i powiedział, no pozostałe strony są nieważne, celowo
pominął to, ponieważ nie chce nic, aby wiedziano na temat słowa Pleszew i tego okresu, jak był w wojsku. Celowo to utajnia. Jeszcze jedna rzecz. Wczoraj, gdy z nim rozmawiałem telefonicznie, no, on zaczął jak zwykle, no i co panie Aleksie, a nie mówiłem. No więc w tej rozmowie ja mu powiedziałem... W każdym razie panie Aleksie, prawda to jest to, co ja mówię, to co się dzieje, to jest ewidentnie na dzień dzisiejszy. I jeszcze panu powiem, przecież Trump odebrał Fed. Nie, to nie ma nic wspólnego z panem. No, po prostu z panem ma wspólnego to, że na przykład pieniędzy pan wielu ludziom nie oddał. Sekretarką pan nie zapłacił. Panie, no, jest tego dużo. Prawda, no. To jest pan powiem, prawda leży po środku. Ja mam czyste ręce, jak i sumienie. I szybko zmienił temat. W ogóle nie pociągnął tego tematu. Pominął. Co ty na to? No to się pokrywa z obserwacjami z Anglii, z Londynu. No. Prawda? I wiesz, ja ci coś powiem. Ja myślę, że jest możliwa, jest do zrozumienia sytuacja, że możesz być szlachcicem czy hrabią i nie mieć pieniędzy. Jasne. Możesz być prezydentem i nie mieć pieniędzy. Mało tego, w czasach lata 70., 80., czasami, żeby ruszyć dalej z życiem, podpisywało się coś i się ściemniało, prawda? No, chyba, że jak Wałęsa byłeś aktywnym podpierdalaczem, prawda? Tak. To też nie jest żadna ujma. Ale kreować się na coś, czym się nie jest, taka wydmuszka, rozumiesz? Ludzie mają kompleksy. Mają kompleksy. Ale zastanówmy się. Jeżeli rozumiesz aspekty związane z tą sytuacją, druga Rzeczpospolita, trzecia Rzeczpospolita, prawo i tak dalej. Jeżeli wiesz, że trzecia Rzeczpospolita to jest okupacja sowiecka, postsowiecka, to jest, fajnie Kazik to powiedział, trzecia Rzeczpospolita ludowa w swojej piosence. Wszyscy artyści to prostytutki. Jak możesz walczyć z okupantem, a jednocześnie pytać go grzecznie o pozwolenie założenia partii Druga Rzeczpospolita? Czy to jest znowu jakiś wałek? Jak może być partia Druga Rzeczpospolita? Czemu nie pierwsza? Pierwsza Rzeczpospolita miała wielkie włości, prawda? Znaczy, tą kwestię poruszaliśmy i no, wyjaśnienie można tak sobie troszeczkę... Ale podpisując jakby papiery związane z założeniem partii, przyjmujesz jurysdykcję Jasne. Okupanta. I teraz dalej. A będąc kandydatem na prezydenta państwa okupacyjnego, gdzie pamiętajcie, prezydent to jest marionetka, to nie jest człowiek, który ma władzę, to jest człowiek, który ma tak, podpisywać. Tylko, że prezydent II Rzeczpospolitej zgodnie kandyduje z Konstytucją na prezydenta 35, nie, zgodnie z Konstytucją 35 ma władzę, ponieważ może wystawiać dekrety. Nie? I on te dekrety wystawia, które, tak jak wcześniej powiedziałeś, wystawia, publikuje w internecie i one sobie tam wiszą. No to, no to mamy Tadeusza Cichockiego, on jest moim zdaniem bardziej zabawny. Znaczy nie jest zabawny, fajny jest. Fajny. Nie, no pan Tadeusz Cichocki moim zdaniem więcej zrobił niż pan Potocki. No, bez dwóch zdań. Bez dwóch zdań. Bo przynajmniej aktywnie działa w tej kwestii lokalnie. Oni mieszkają zresztą niedaleko siebie w Kaksecznie. Tak, no. Takich okoliczności. Nawet mi powiedział o tym. No. Zresztą miałem świetną rozmowę z Tadeuszem Cichockim. 4 godziny. Wyskoczyło mi chyba 1,5 godziny nagrania, bo tam dużo przerw. Ciekawych rzeczy się dowiedziałem i na pewno wrócimy jeszcze do rozmowy. Teraz są po prostu bardzo pilne rzeczy, które musimy zrobić, ale dla mnie to jest absurd. Prezydent najpierw partia, druga RP, potem prezydent, kandydat na stanowisko prezydenta państwa, potem prezydent miasta. To jest szukanie korytka. Albo szukanie... Tak, znaczy wiesz co, ja w tamtym czasie też w tym uczestniczyłem i też był pewien jakiś taki zamiar, czy żeby się wypromować bardziej, żeby Polakom pokazać w ogóle, że jest taki prezydent i tak dalej. Był jakby zamiar, nie wiem, żeby show większy zrobić też. No coś w tym stylu. No, no w każdym razie zauważyłem, że wszystkie jego decyzje we wszystkich założeniach, we wszystkich intencjach
chodziło o to, żeby robić to jak najmniejszym kosztem. Bo chociażby sam fakt, że w 2018 już kurczę, też tak czas szybko leci, w kwietniu było to spotkanie w Bochotnicy, gdzie tłumy były, że tutaj startujemy z partią, startujemy z wszystkimi okręgami w Polsce, że będzie no, dużo członków tej partii i później co miesiąc nic się nie działo. I ludzie to widzieli i dzwonili do mnie i pytali się, no do cholery, czemu ten Potocki nic nie robi? No ja mówię, ja jemu też zadaję to pytanie, czemu on nic nie robi? Wczoraj jak z nim rozmawiałem, mówię, pan nic nie robi. Nic, zero. 0.0. Autentycznie. Jedyne co robi, to gada przed kamerką i ma te swoje tysiące oglądnięć. To jest jedyne jego działanie. Gadanie i promowanie się po to, żeby coraz więcej bogatych, naiwnych się nabierało na jego, no chwilowo potrzebuje ileś tam tysięcy, nie? Albo milionów, jeśli się taki znajdzie, nie? Albo jakieś dotacje z zagranicy. Także takie pieniądze do niego czasami płyną. Na zdrowie. W jednym kierunku, nie? No, wiesz, ja bym tak chciał powiedzieć coś do Polaków. Tutaj rozgrywa się walka o ciebie, o was. Bo ci ludzie, oni są wokół Potockiego na przykład i kręcą się w jakichś środowiskach, ponieważ szukają wyjścia. Szukają pomocy. I to wygląda, jakby to były takie wentyle, które mają spuszczać powietrze. Bo ludzie są zdesperowani i ta desperacja rośnie. Zobacz, ja reaktywowałem jakby kanał Polechicki, zakładając, że pierwszy film pójdzie od razu, konto i wszystko, bo jestem, nawet YouTube napisali do mnie, że nie pozwalają mi założyć więcej kanałów. A mam jeszcze, wiesz, Prana, Oddychanie i tak dalej, Marcin Wam. I ja byłem w szoku. 100 tysięcy obejrzeń, jeden film, nowy kanał, 100 tysięcy obejrzeń w 3 dni. Oczywiście, większość tak. Teraz nie wiem, jest pewnie 120. Nie patrzę na to. Bitchut, kochani, Bitchut. Tam są cudowni ludzie. No, ale to zrobię osobny film na ten. I co chcę powiedzieć? No. Ludzie siedzą w domach, boją się, szukają wyjścia, szukają... Kogoś to ich wyprowadzi. Kochani, chcesz prawdziwego lidera, prawdziwego człowieka, który cię wyprowadzi, zmieni twoje życie. Podejdź do lustra. To ty. Dlatego o ciebie walczą. Dlatego ta cała chucpa, jaka się dzieje na Wiejskiej, to co odgrywają w telewizji, te wszystkie pokazy, te pierdoły, po to, żeby ludzi wodzić za nos. Wystarczy to wyłączyć. I przykro będzie, bardzo przykro będzie, jak jakaś rzesza ludzi, którzy piszą na Facebooku, piszą e-maile, no tylko druga RP. Marcinie, dlaczego się nie przyłączysz? Dlaczego nie robisz? Nie, Lechicki, promowałeś jakiegoś dziwaka, teraz się wypinasz, co jest z tobą? Kochani, weźcie się za siebie po prostu indywidualnie. Można budować wspaniałe rzeczy, ale bez konsula. Obejrzyjcie sobie Konsul z Franceskim. Świetny, fajny film, fajna komedia, fajnie zagrany. Dlaczego nie? Zrozumieć to, zrozumieć co się dzieje. Dlaczego jest taka walka o Polaka? Kiedy jechaliśmy do granicy, zrobiło mi się bardzo żal. Zrozumiałem, że nie ma takiego drugiego miejsca na świecie. Wysoki sądzie, ja nie mógłbym opuścić kraju. Proszę o łagodny wymiar kary. A jednak wróciłeś, Wiśniak. Wróciłem. 5956 23 KK. Co to jest? Jak to co? Polityczny.
Tak, tutaj powiem jeszcze taką rzecz, że ludzie teraz, gdy już jakby zaprzeczam tym rewelacjom związanym z panem Potockim, to mi argumentują, że no tak, ale on mówi prawdę, bo to, co on mówi, to jest takie prawdziwe i tak trafia prosto z mostu. No ja powiem, że no sorry, ale nie, on pierdoły gada. Na początku, gdy z nim nagrywałem, po paru razach zobaczyłem, że to, co mówi, to się kupy nie trzyma, więc zacząłem później mu podpowiadać tematy. No, wiele tematów miał sam. I podłapuje to fajnie. Tak, i podłapuje to świetnie. Gdy już zjeżdżał w kierunku międlenia takiego dziwnego, no to ręką mu z boku machałem za kamerką, żeby przestał, żebyśmy przeszli do następnego tematu. Teraz ten chłopak, który z nim nagrywa, on w ogóle nie kontroluje tego, on tego nie robi, więc pan Potocki tyle gada, ile sobie chce gadać. No. No ale oglądalność jest, no bo to nastąpił rozpęd. Ale wiesz, no. Też jeżeli chodzi o oglądalność na YouTubie, to są ewenementy, gdzie ludzie mówią wspaniałe, wartościowe rzeczy i mają czasami po 2-3 tysiące obejrzeń, a ludzie, którzy robią totalne dno. No mówię o takich debilach, wygłupiaczach, się potrafią mieć po 2-3 miliony. Tak jakby ludzi interesowały bzdury, śmieci. Naprawdę mówię o bzdurach, śmieciach. Nie mówię o tym, że ktoś ma odmienne zdanie albo pogląd, tylko chodzi o to, że naprawdę ludzie, którzy walą sobie głową w ścianę, polewają się czymś, są wulgarni, oni są promowani. Ja wiem, że algorytm wyciąga tych ludzi. Ja czasami się dziwię, co to za filmy mi w podpowiedziach wychodzą w ogóle, co to jest, jakiś absurd, szczególnie, bo ja dużo oglądam anglosaskich kanałów, to jakieś największe dno, takie jeżeli chodzi o informacje, największa dezinformacja, czyli ten mainstream, na pierwszym, drugim i trzecim miejscu mam dno, to trzeba po prostu przeskrolować. Zresztą nie używajcie YouTube'a, moi drodzy, używajcie Brave'a i tam nie będzie reklam i macie większą kontrolę nad tym wszystkim. Tak, no i w zasadzie to tyle. Czy jeszcze coś się przypomniało? Znaczy może taki apel, no przestańcie Państwo oglądać już pana Potockiego, bo to do niczego nie prowadzi. On mówi mi, że mój zarzut do niego, że on nic nie robi dla Polski, jest bezsensowny. No sorry, ale ja 2,5 roku z nim nagrywałem, bo liczyłem na to, że on cokolwiek zacznie robić. Zero, autentycznie zero. On tylko gada. Jeżeli chodzi o gadanie, to gada, nagrywa i on potrafi godzinami gadać. I nic poza tym nie będzie, dlatego że on się boi wychylić, bo wie, że jego papiery są bardzo śliskie. I wielokrotnie go prosiłem o to, żeby w tym Londynie cholernym poszedł, nie wiem, czy do Królowej, bo ciągle mi powtarzał, że Królowa ma kopię tej nominacji. No to mówię, proszę pójść, pogadać z nią, czy z kimkolwiek tam. No wiesz co, Ela do mnie dzwoniła wczoraj i nic nie wspominała. Nie wspominała ci Ela? Nic. Nie, kurde. Mówiła, że jest koronawirus i że siedzi sobie gdzieś i gnębi jakieś dzieciaki. Ale to właśnie ty z tą reptylianką stosunki jakieś utrzymujesz? Nie, no ja się zbijam, bo wiesz, no. No, też można się powoływać na jakichś ludzi, prawda? I zresztą nawet co to ma taką realną wartość. Nie? Realna wartość, bo wiesz, są ludzie, którzy mają zasraną przeszłość, prawda? Tak. I przebudzą się i chcą zrobić coś, wiesz? I to nie chodzi nawet o oczyszczenie się, ale zrozumienie i masz ten punkt zwrotny. Tu świetnym przykładem jest Ronald Bernard, ten Holender, który był świetnym przykładem. Tak, tutaj polecam oglądać go, bo gość jest naprawdę autentycznie był w tej grupie 8,5 tysiąca tych, którzy rządzą niby tym światem, który wałki robił, wojny wywoływał, kasę przerzucał i w końcu jak zaproponowali mu rytualne zamordowanie dziecka na ołtarzu, to się przebudził i stwierdził, że nie, to już jest za daleko. Tak, i tak. Stracił wszystko, stracił rodzinę. 6 czy ileś tam lat się musiał ukrywać, zmienił nazwisko, żeby go nie zabili i się był w stanie agonalnym, w zawał, w szpitalu leżał, prawda? Tak. Tak i wiesz co, my na przykład mamy deklarację suwerena i deklaracja suwerena II Rzeczypospolitej i tak dalej, to jest taka fajna praca, fajna, dobra inicjatywa od serca.
I tam, jak sobie to wszystko ściągniesz i później jest taka przestrzeń, to są jakby ustalone warunki. Kto może, kto jest jakby uprawniony do tego, żeby podpisać deklarację suwerena II Rzeczypospolitej. To jest pierwsze to, że musisz mieć ciągłość krwi jakby, czyli twoi dziadkowie, pradziadkowie, być może rodzice, być może nawet ty byłeś obywatelem suwerenem II Rzeczypospolitej, ale to nie jest wszystko. Ponieważ jeżeli twoja przeszłość, twoich dziadków, tych, którzy są zakorzenieni w tym wszystkim, to była esbecja, ubecja, żydokomuna, antypolonizm, ta cała resortówka, prawda? Znaczy mówisz przykład, a nie, że ja, nie? Bo nie, mówię przykład. Moi dziadkowie, rodzice tak. byli rolnikami. No tak, mówię, no tak. No tak. Dobrze, że mnie poprawiłeś. I dużo dostaję, wiesz, zapytań. A taki bardzo fajny znajomy mówi, wiesz, mój ojciec pracował dla czwórki, staje się. Czyli to była grupa do walki z Kościołem. Aha. Okej. Okay. To ja już się nie nadaję. A koleś jest aktywistą, jest społeczniakiem, prawda? Ja mówię, wiesz, w pewnym sensie absolutnie nie, ale w drugiej strony miał takie szczęście, że walczył z okupantem tak naprawdę, bo Kościół katolicki jest okupantem. I to potwornym tak naprawdę. Ale z drugiej strony to są ludzie, którzy katowali ludzi. Prawda? My jesteśmy tak. w takich czasach, że dla normalnego człowieka jest to nie do pomyślenia, bo nie ma takiej potrzeby. Zobaczcie, co się dzieje ze światem. Poniewierają narodami, społecznościami. Nie trzeba nikogo katować. Wystarczy mieć telewizję. I Radio Maryja, i jakieś tam, to jest banalna rzecz. Wtedy też mieli telewizję, też mieli radio. Dobrze? Ale jeżeli twoja postawa, twoja działalność jest prospołeczna, propolska, jest uczciwa, to ty możesz jakby też wymazać to swoją tak. postawą. Jeżeli jest, bo w tej, tam jest jakaś rubryka, gdzie możesz tiknąć sobie. Możesz sobie tiknąć, czy masz takich ludzi, czy nie. Jak tikniesz, że masz, to jest opcja podaj więcej informacji. I to nie chodzi, żeby ktoś robił sobie autolustrację, bo powiem szczerze, ja średnio jestem podjarany tym całym IPN-em. Ja nie wiem, kto tam jest, co oni tam robią. Jedno jest pewne. Ta lustracja jest symboliczna, jest jednym wielkim przekrętem. Tak, nie, no powiem ci, że widzę, że w IPN-ie resztki, szczątkowe ilości papierów zostały. Ci prokuratorzy, którzy tam są, to też dziwni goście są, ponieważ uczestniczyłem w procesie sądowym starszego pana, który został przez IPN oskarżony no, lustracyjnie, że nie powinien kandydować na radnego. I że jest niby kłamcą lustracyjnym, gdzie facet nic nie zrobił. On tylko tam kiedyś podpisał, że zgadza się na to, aby jego skrzynka pocztowa była wykorzystywana. Gdzie ani jeden list nawet nie przyszedł do niego, bo wszystko było na poście przechwytywane. On tam po prostu został przymuszony i podpisał to. Nic więcej nie zrobił. No i skazali go, znaczy skazali. Powiedzieli, że jest kłamcą lustracyjną i nie może kandydować na radnego ani na nic. Nie? Takie coś widziałem. To 3/4 polskiego rządu. Co to są za ludzie? Więc... Tylko resztki kwitów zostały, no ale te resztki to są też potężne ilości, to są wagony, podejrzewam, papierów no, do przejrzenia. No, no. I oczywiście to, co fajnie pokazano w psach, to palenie, prawda? Tak, było coś takiego. To ja też taką mam bardzo fajną informację, że już się pojawia szansa dostępu do pełnych archiwów, które są w Moskwie, zmikrofilmowane. I to się, są ludzie, którzy mają do tego regularny dostęp, odpłatnie udostępniają pewne informacje, ale najczęściej na tym operują korporacje, banki. To są dosyć duże kwoty, bo ja kiedyś byłem zainteresowany pozyskaniem pewnych informacji, ale 5000 funtów wtedy, jak rzucono mi, może dlatego, że byłem w Wielkiej Brytanii, wiesz, no bez przesady, nie 5000 funtów za, tam było chyba 32 strony zmikrofilmowane. I to taka bardziej ciekawość, bo mało tego, jeszcze masz bardzo ciekawe archiwum w bardzo nietypowym miejscu w Londynie, bo to jest w Covent Garden, dobrze? Nie, przepraszam. To był park. To jest park.
Teraz mi wyleciała nazwa. Kurczę, no nieważne. W parku jest budynek, ale ten budynek, który ma 3 piętra chyba, ma 6 pięter w dół. I to są archiwa dotyczące Polski. I to od czasów jeszcze napoleońskich. I tam są cukiereczki ponoć. Bo jest pani Polka, która 2 lata temu dostała, zresztą ona się ze mną skontaktowała i powiedziała, że ona była poproszona o wyciągnięcie z tego archiwum odpowiednich dokumentów, które też były pisane staropolskim językiem. Ona powiedziała, że to są rzeczy niebywałe. Że to są rzeczy niebywałe. I wtedy pierwszy raz zrozumiałem, to jest też taki paradoks, że nasz największy okupant, ktoś to zniszczył Słowian, słowiańskość, ale to nie, że zniszczył na zasadzie, że haha, jesteście w ogóle z drzewa, spadliście, tylko to było tępione z wielką zaciekłością. To jest Kościół katolicki, ale cała struktura chrześcijańska, ona się kręci wokół Anglosasów. I te całe wojny handlowe, to jest City of London. I za każdym razem wyskakuje City of London, czyli Rothschild. To jest niesłychane. I teraz mamy te wszystkie hece związane, trochę odbiegam od tematu, ale też dla mnie, nie wiem co o tym sądzisz, ale wszyscy jarają się QAnon i Trump. I opowiadają sobie jakieś historie, co to za niewspaniałe rzeczy się dzieją. Fajnie, dobre wiadomości są. Ale jednocześnie unikają okrutnych zbrodni, okrutnych rzeczy, co ten człowiek robi i to bieganie niby gdzieś tam wyłapują jakiś pedofilów, pewnie jakiś tam wyłapują, ale nigdy, przenigdy nic się nie zmieni, jak całe klany Rothschildów, Morganów, tego Chase'a, Bushów, Clintonów nie zostaną wycięci. Cięci, no wystarczy ich zamknąć, nawet nie w jakichś strasznych warunkach, bo oni potrzebują niefajnych rzeczy, jak im się to odbierze. A ludzie w to wierzą, bo chcą wierzyć. Tak jak w Potockiego chcą wierzyć. I teraz odbierz im tą nadzieję. A z drugiej strony pozwól, żeby wpadli w to. Bo jest człowiek, on sobie coś tam robi, on ma takie potrzeby, albo jest przymuszany, co też jest furtka, prawda, żeby się potem wybrnąć czy wykręcić, dobrze? Ale chodzi o tego ducha, który jest zamęczony już tym wszystkim. No, trzeba być człowiekiem. Tak, no i niestety pan Potocki nic nie robi dla Polski, to jest moje stwierdzenie. Po 2,5 roku kręcenia z nim filmów doszedłem do tego wniosku. Liczyłem na to, że coś zrobi. To się dla mnie liczy. Czyny, a nie pierdzielenie do kamerki. Czyny. No. Oczywiście w tym momencie niektórzy pytają się, a co ty żeś zrobił? No ja nie jestem, sorry, prezydentem w cudzysłowie. Także I gdyby naprawdę miał tą pozycję, to po pierwsze nie zacząłby cokolwiek robić od momentu, gdy ja zacząłem z nim nagrywać, tylko 5 lat wcześniej. 5-6 lat wcześniej. Mógł. Ale z drugiej strony, wiesz, są też sytuacje, kiedy masz jakąś wizję, jakiś projekt, ale wszędzie masz nie, wszędzie masz ścianę. Albo coś zaczniesz i ci wszędzie podkładają nogi. Prawda? Dobrze, tylko że on mówi, to jest jasna sprawa, bo on mówi, no dobrze, panie Aleksie, ale co ja mogę zrobić? No hello. Jeżeli tak, to proszę to powiedzieć do kamery, że mam takich znajomych, i nic nie mogę zrobić, a on mi zawsze mówił, że on ma takie potężne znajomości w Londynie, wszędzie. On się tak ciągle chwali, nie? No ale skoro takie znajomości, no to czemu tutaj siedzi w Piasecznie? Nie? Ja powątpiewam w to. Bardzo. Ale... Rodzina się do niego nie przyznaje, nie? Znaczy rodzina. To jest niebywałe, tak. Potocy się do niego nie przyznają. No. Ale zobacz, to też, bo okej, jest człowiek, fajnie, opowiada jakieś rzeczy, dobrze. I teraz nagle, tutaj sobie otworzyłem, Order Świętego Stanisława. Otwórzcie sobie na Wikipedii. Co to jest Order Świętego Stanisława? Wpiszcie sobie Potoccy. Przecież to byli wszyscy zdrajcy. Wszyscy, którzy są jakby w historii zapisane, o których ja wiem. Bo rodzina Potockich jest wielka. Widać było na pogrzebie,
jakiegoś Nestora, wiem, że to była jakaś ważna osoba, zjechała się cała rodzina Potockich, ale tam brakowało jednego cukiereczka, prawda? Czyli mamy order świętego Stanisława, odznaczenie rosyjskie. Potem widzimy... Nie, wiesz co, ten order, to ja już doszedłem do tego w ten sposób, że to jest tylko maszynka do robienia pieniędzy. Tak, tak, bo to się płaciło. Bo co chwilę się kłócą, w każdym kraju tych orderów powstaje kilka tam grupek, każdy na każdego szczeka. To w jakimś tam filmie z panem Sokolnickim zostało to przedstawione, że gdziekolwiek się nie ruszą, czy tam ukraiński ten order, to też jakiś tam rozłam jest. To jest tylko maszynka do robienia pieniędzy dla ludzi, którzy chcą po prostu medali, jakichś takich, wiesz, świecidełek. Jak to fajnie Grzesiu Skwarek mówi, świecić światłem odbitym. O, no i pan Potocki niejednokrotnie powtarzał, że on tutaj już w życiu osiągnął wszystko, jego już nic nie interesuje, no ale tak po czasie zauważyłem, że on tylko w kierunku świecidełek leci. No to dajmy mu jakiś order, no zróbmy coś fajnego, no przecież zrobimy przyjemność człowiekowi. No, order złotego jajka, czy medal jakiś. No, jajko orła. A, i tytuły. Właśnie ci ludzie, tam ten pan Pazik Aaron, tak? Aaron to nie jednemu już tytuły chciał nadawać, jakichś tam kanclerzy, czy nie wiem, prezydentów jakichś takich państw leżących na papierze, coś w tym stylu. No. Banki federacyjne. Mogliby sobie stworzyć swoje państwo. I czekaj, jeszcze miałem jedną rzecz. Ale dobra. Alex, powiedz mi. 2,5 roku, tak? Z Potockich działałeś. Jesteście na ty, czy nie jesteście? Nie. A nigdy nie byliście? Nie. Nawet tak nie chciałem. Aha. Wiesz, ja jestem taki, że ja wychodzę... Jeżeli używasz tych całych tytułów, to jest dystans. Jeżeli mam, prawdopodobnie ja zaproponowałem, żebyśmy byli na ty, bo zawsze to robię. Nie lubię panować, pan, pani. Chyba jak rozmawiałem z Tadeuszem Cichockim, on powiedział, że no, to, ale zostańmy na antenie w ten sposób, że to potrzeba. Ja to rozumiem, szanuję, aczkolwiek jak ja do kogoś się zwracam na pan, to troszeczkę go, to w moim odczuciu to jest nierówny człowiek wolny. Tytuły to są korporacyjne określenia. Pan, dyrektor, generał, marszałek, jak zwał, tak zwał. I jeszcze jedno pytanie, Alex. Ja przez jakiś czas, widząc twoje zaangażowanie, entuzjazm, jeżeli chodzi o wspieranie Potockiego i to, że mnie za przeproszeniem zjechałeś, nie, co ty tam od niego chcesz, bla, bla, bla. Ja mówię, spokojnie, wiesz, to jest, nie czuję tego, uważam, że jest błąd. Wyszedłem z założenia, że twoje zaangażowanie wynika z tego, że on zaproponował ci to samo, co mi. Czyli... Nie. Tak. Znaczy nie, czekaj. On mi coś proponował, ale... Czy szefa telewizji, czy jakieś takie inne. A, no tak. Ale w ogóle się tak uśmiechnąłem i myślę, dobra, nie piszmy patykiem na wodzie. Ja wolę konkrety, a nie pierdzielenie. Otóż to. Bo do czego zmierzam? To wiesz, to nie ma znaczenia. Na mnie takie rzeczy nie robią, wiesz, wrażenia żadnego i to jest jakby twoje, nie? Jeżeli dostałeś propozycję, to ciebie jara i zaczynasz się angażować, działać. Akurat, prawda? Ta propozycja mnie nie podjarała w ogóle. Ja to wszystko robiłem, ani grosza mi nie zapłacił, no bo nie było takiej jakby umowy, ani takiej propozycji. Po prostu wszystko robiłem po to, żeby, że tak powiem, rzucić kamieniem w ten system, a on był tym kamieniem. I to była moja intencja. No troszeczkę naiwna, no bo teraz już mam większe doświadczenie, a wtedy troszeczkę no, naiwny byłem pod tym względem. I teraz jest człowiek, który prowadzi kanał internetowy, Druga Rzeczpospolita, telewizja czy coś w tym stylu. Podlinkuj to. No to tak, żeby ludzie mieli kontakt. Wiesz, no, jakby nie patrzeć, to jest kolega youtuber, prawda? Ale zobacz, jego motywacja może być właśnie tego typu. Ty będziesz szefem telewizji, ty będziesz moim następcą, prawda? Gdzie nawet jeżeli słuchać
że w momencie, kiedy stanę się realnym prezydentem II Rzeczypospolitej, to w ciągu 3 miesięcy muszę zrobić wybory i tak dalej. Czyli tak. Ten cały twój akt notarialny jest po prostu ciekawostką tylko, nic więcej, archeologiczną tak naprawdę. Ale zobacz, jak ludzie, ja nie chcę oceniać na przykład tamtego kolegi, bo widać, że robi z pasją, ładnie się ubiera, mówi panie prezydencie, to są przyjemne rzeczy, dlaczego nie? Starsi ludzie, wiesz, przecierają oczka, wiesz, łezka, ho, ho. Ja pamiętam jeszcze żandarmerii, jak służyłem, to mieliśmy rogatywki z tym czerwonym paskiem i tak. Ja byłem za karę w Braniewie, czy do Braniewa się jeździło na patrole i te babuszki, które przyjeżdżały z Królewca, one, o Boże, ułani przyjechali. I wiesz, i to takie uwielbienie, bo to wiesz, był ten otok, ta rogatywka, spodnie z tym paseczkiem, tylko konia brakowało i ten. I są ludzie, którzy na nich to działa, prawda? Ale nie odbierajmy im nadziei, ale nie dajmy im złudy, bo to wszystko mamy w sobie. Tak, wcześniej niestety. Rozmawialiśmy przed nagraniem o pewnych zjawiskach. Naprawdę jesteśmy potężni. Zajrzyjcie do siebie i wyjdźcie na zewnątrz i patrzcie na ludzi, a nie na ekrany. Nie na ekrany, w oczy. I już się zmienia, już się dzieje. Zresztą tutaj mi się udaje ciekawe rzeczy zrobić z ludźmi. No to jest niezwykłe, bo ludzie szukają czegoś. A to jest w nas. To jest w środku, a nie na zewnątrz. Może to nie jest dobry moment, ale ludzie czekają na Jezuska, że przyjdzie. Już za chwilę będzie. Żydzi czekają na Mesjasza. Już tam, wiesz, szaty, już krowę jakąś tam coś robią i tak dalej. Jest jeszcze jeden bardzo fajny człowiek, który mega wierzy w to wszystko. I on opowiada, że generał Federacji Galaktycznej, ludzie, ja, fajnie przylecą i zrobią za nas. Gówno prawda. Albo ty zrobisz, albo ktoś zrobi za ciebie i ciebie zrobi. Nie pozwólmy na to. No. Tak, wiesz co, no, ufolutki sobie obserwują to wszystko i oni od dawna to obserwują, od tysiącleci, czy tam od początku, czy nawet od milionów lat. I jeżeli potraktujemy tę Ziemię jako laboratorium, no to to polega na tym, że my sami tutaj mamy rozwiązywać swoje problemy, a oni sobie tylko obserwują. Oni nie będą wyciągać. Czyli tak jakbyśmy mieli mrowisko eksperymentalne, i tam jest wojna między dwoma grupami tych mrówek, no to przecież nie będziemy stwierdzać, że o nie, ta grupa ma wygrać, a ta się odsunie i tutaj ma być pokój między nimi. No nie, no to jest eksperyment, no to ciągnijmy eksperyment do końca, więc no, czy wierzymy w tego generała Federacji, czy nie, no tak czy inaczej, tak jak powiedziałeś, musimy sami swoje problemy rozwiązać na tej ziemi. No, to co rozmawialiśmy o akcie woli. Tak. Masz wizję, masz, wyobrażasz sobie, jak chcesz żyć, co chcesz robić, przenosisz to z wyobrażenia na papier, na 2D i to musisz, to jest jak ta iluzja prawna, prawa morskiego. Tak. Masz papiery, taka sterta, to jest państwo polskie i co z tego? Ty musisz w to wierzyć i musisz to nosić, musisz to uruchomić. I to ty decydujesz, co uruchamiasz. Prawda? I na przykład jak dzwonił do mnie bardzo sympatyczny pan, który bardzo się cieszy z federacji, on w to wierzy i dlaczego nie? Niech się cieszy. I on mówi, o Marcin, przyjedziesz, zrobisz. Brachu, ja nie wierzę w to, bo jeżeli to byłaby prawda, jeżeli by ten generał Federacji Kosmicznej przyszedł, stanął w ogóle przede mną i powiedział, tak, my tutaj szykujemy dla was pomoc, to by dostał ode mnie liścia. Za Auschwitz na przykład. Za te obozy zagłady. Za to, co się robi dzieciakom. Jakim ty możesz być rozwiniętą cywilizacją, jak jesteś totalnym, psychopatycznym obserwatorem, sadystą. Gdzie tu nie mówimy o tym, że ktoś umarł. Mówimy o tym, że ktoś straszliwie cierpiał. Jacy kosmici? Ludzie, weźcie się za robotę, za zrobienie tego, co chcecie mieć. To jest proste. Zresztą nagramy sobie, co? Ten akt, to będzie ciekawe. Ja wrzucam, mam tak. Wiesz, ten kanał Marcin Wam, tam nie wiem, jest 8 tysięcy może subskrybentów. Fajni ludzie, fajny kontakt. I to, co mi się udało
to może każdy sobie wprowadzić w życie. Bez czekania na zbawiciela, generała, prezydenta, kogokolwiek. Nie ma takiej potrzeby. Jeszcze on to nie przyjdzie. Właśnie chodzi o to, żeby siedzieć i wierzyć, że ktoś za ciebie zrobi to, nie? Że ktoś podniesie. No, nie schylę się, bo się złamie, ale ktoś na pewno to zrobi. No. No, tego typu wierzenie jest od czasów Konstantyna, nie? To właśnie chodzi o to, żeby pokazywać, że będzie ktoś, kto nas zbawi. Tak. No, ja pamiętam właśnie starszego pana, który tak czekał na Jezusa, że mu pokazałem go. No, mówię, chcesz zobaczyć, będzie chodził po wodzie, zobaczysz koronę cierniową, 12 apostołów, ja ci wszystko pokażę, zobaczysz na własne oczy, jak wskrzesza umarł, bo miałem szczęście. Rozmawialiśmy w piątek i w sobotę nad ranem pojechaliśmy nad morze, mieszkaliśmy nad morzem, byliśmy nad morzem i plaża, imprezy, wiesz jak to jest, nie? Ludzie wygięci latem, budzą się jak zombiaki, wiesz, odciśnięte wydmy na twarzach, jakieś tam choinki w tyłkach powbijane, bardzo śmiesznie. I te, wiesz, te iskierki słońca, które wychodzą z morza, czyli to jest korona cierniowa, potem ta cała smuga tego wschodu słońca idzie po wodzie i potem patrz, widzisz? Już wskrzesza umarłych i wstają. Zombiaki. Ludzie, to wszystko jest was. Wszystko jest was. Twarz z telefonu, z ekranu, wyjść na zewnątrz, jakie zakazy, nakazy, jakie grzywny. Nie przyjmować żadnych mandatów grzywien, to jest wszystko lewizna, to jest ściema. Zniewolone umysły, cierpicie, dzieci cierpią w domach, bo wy nie chcecie wyjść, bo ktoś powiedział, że maseczki nosić, nie nosić i tak dalej. To jest cyrk, to jest Monty Python, to jest zwała, to jest na niby, to jest gra. To jest ten, right, just right. Kto to powiedział? This is just right. Jakiś komik amerykański. Dobra, myślę, że wystarczy na dzisiaj. Serdeczności. Wszystkiego dobrego. Dzięki, Alex. Dzięki wielkie. Hej. Cześć.